Dzień dobry. Szczęść Boże. A może dobry wieczór. Moi kochani witam was bardzo serdecznie kolejnego ostatniego już dnia naszych spotkań z Arką. Moi drodzy, dzisiaj oczywiście 24 grudnia, czyli Wigilia. I jak mnie mam pewnie jakoś tam od popołudnia będziecie bardzo w większości zajęci, pewnie Wigilia, może w jakimś większym albo mniejszym gronie. Może też w samotności, potem, może jakieś kolędowania, a potem, mam nadzieję, bo to najważniejsze, msza święta, pasterka. Kochani, właśnie dlatego dzisiaj arka tak wcześnie, żeby można było jej posłuchać wcześniej. Oczywiście, jeżeli ktoś woli, też można jej posłuchać wieczorem. Kochani, bardzo Wam po pierwsze dziękuję za te kilkadziesiąt w sumie bo to już dwudzieste któreś nasze spotkanie za te kilkadziesiąt dni wspólnych spotkań i bardzo się cieszę, że mogliśmy właśnie w ten sposób przygotowywać się do świąt. Oczywiście dzisiaj Słowo Boże, tak jak zawsze, nas poprowadzi przez tą ostatnią, już jakąś prostą, przez te ostatnie kilka chwil, które zostało. I tak sobie myśląc o fragmencie, który moglibyśmy dzisiaj poczytać i który moglibyśmy porozważać, wspólnie chciałbym wziąć tekst, który dzisiaj Kościół czyta w liturgii, czyli po prostu Ewangelię, którą dzisiaj można usłyszeć na mszy świętej, dlatego że ona mi się tak wydaje, pokazuje jakoś ostatnią, pewnie taką dopełniającą rzecz w tym wszystkim, co sobie tutaj w tych naszych rozważaniach mówiliśmy. Dlatego zapraszam bardzo do otwarcia sobie Ewangelii świętego Łukasza na pierwszym rozdziale od 67 wersetu. Proszę posłuchajcie, co tam jest napisane. Zachariasz ojciec Jana został napełniony duchem świętym i prorokował, mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. Jak zapowiedział to zdawien dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, że miłosierdzie okaże Ojcom naszym i wspomni na swoje święte przymierze, na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani, bez lęku służyć Mu będziemy, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, co się dokona przez odpuszczenie grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają. Aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Moi drodzy, tego ostatniego dnia adwentu, ostatniego dnia przed świętami Bożego Narodzenia, Kościół nam daje właśnie Zachariasza, i to Zachariasza w bardzo. Niezwykłym, w bardzo ważnym momencie jego życia. Zachariasza, który wyśpiewuje niesamowity, przedziwny hymn na cześć tego, co się dzieje, na cześć Mesjasza, który nadchodzi, na cześć też swojego syna, który będzie go zapowiadał, na cześć też, można powiedzieć, całej historii zbawienia, która się właśnie zaczyna dokonywać. Mój drodzy, dlaczego Kościół nam go dzisiaj daje? Ja myślę, że jest tutaj jeden bardzo ważny powód. Bardzo warto zauważyć, że tak powiem, w jakim momencie, albo raczej po jakim momencie, po jakim czasie, Zachariasz wyśpiewuje te pieśni. Otóż wiecie, że wcześniej, przez 9 miesięcy, Zachariasz nie odzywał się ani słowem. 9 miesięcy wcześniej, kiedy jego żona Elżbieta poczęła, kiedy podeszła już w latach kobieta, która nie mogła mieć dzieci, poczęła. Syna Jana Chrzciciela. Zachariasz, który dostał tę wiadomość od Daniela w świątyni w trakcie pełnienia służby, o czym na pewno pamiętacie z Ewangelii, no nie bardzo uwierzył w tę wiadomość. I pewnego rodzaju karą, albo raczej drogą do jakiejś przemiany Zachariasza, było dziewięciomiesięczne milczenie. Czyli cały czas, kiedy jego żona była w ciąży, aż do urodzenia Jana Chrzciciela, Zachariasz milczał. I moi drodzy, w tym momencie, kiedy Zachariasz uśpiewuje te pieśni, to przypuszczam, że wszyscy są zdumieni. Nawet nie tyle, co jest w tej pieśni, chociaż są w niej naprawdę niezwykłe rzeczy, ale w ogóle samym tym faktem, że Zachariasz wreszcie przemówił, że Zachariasz wreszcie otwiera usta, no i właśnie otwiera je w tak niezwykły sposób. Kochani, co się wydarzyło przez te 9 miesięcy? W sensie, co się wydarzyło w Zachariaszu od tego dnia, kiedy nie uwierzył, do tego dnia, kiedy. Wyśpiewuje te pieśni. No, jak się łatwo domyślić, wydarzyła się wiara w jego sercu. Zachariasz był człowiekiem na początku tych dziewięciu miesięcy nieufającym, niewierzącym, nieprzyjmującym rzeczy niemożliwych, że mogłyby się wydarzyć. Taki stanął przed aniołem, który go spotkał, żeby mu obwieścić tę niezwykłą nowinę o narodzinach, o poczęciu i potem narodzinach jego syna. Po dziewięciu miesiącach, i to bardzo łatwo zauważyć, w tym tekście Zachariasz jest człowiekiem wierzącym. I zauważcie, w jaki sposób wierzącym. Zachariasz nie tylko uwierzył w to, że będzie miał tego syna, no bo trudno byłoby nie uwierzyć, skoro syn się po prostu począł i urodził. Tylko zauważcie, Zachariasz wyśpiewuje rzeczy, których jeszcze Zachariasz nie widział. Wyśpiewuje rzeczy, które się jeszcze nie zaczęły. Zauważcie, że ten hymn jest śpiewany jeszcze przed narodzinami pana Jezusa. Oczywiście Zachariasz już oczywiście spotkał Najświętszą Marię Pannę, bo ona jest u niego w domu od jakiegoś czasu, bo przyszła pomagać Elżbiecie, ale jeszcze nie urodziła. A to znaczy, że Zachariasz wyśpiewuje wszystkie wydarzenia, wszystko to, co się będzie działo, mimo że to się jeszcze nie zaczęło dziać. Śpiewa o zbawieniu, o Mesjaszu, który, na którego naród wybrany czeka już tak wiele, setek tysięcy lat, a Zachariasz uwierzył, że to jest właśnie teraz, że to jest właśnie, właśnie dzisiaj. Śpiewa też o swoim synu, który właśnie się rodzi, a Zachariasz już wierzy w to, że ten jego syn zapowie tego Mesjasza, że on będzie przygotowywał ścieżkę dla niego. Mówiąc krótko, Zachariasz nie tylko uwierzył w to, co mu powiedział anioł 9 miesięcy wcześniej, tylko Zachariasz po prostu staje się człowiekiem niezwykłej wiary we wszystkie dzieła Boże, które się jeszcze nie dokonały, a w które Zachariasz już wierzy. I moi drodzy, właśnie dlatego Kościół nam dzisiaj, w ten ostatni dzień, daje Zachariasza jako taką ostatnią postać adwentu, żebyśmy się od niej czegoś nauczyli. Kochani, dzisiaj trzeba wzbudzić sobie wiarę względem rzeczy, których jeszcze nie widać. Prawdopodobnie dla bardzo wielu z nas te święta nic nie zmienią. Nie oszukujmy się. Oczywiście, mam nadzieję, że też wielu z nas coś radykalnie się wydarzy, ale możliwe, że w bardzo wielu naszych historiach nie będzie jakiegoś radykalnego przełomu dzisiaj, jutro, pojutrze, w którykolwiek z tych świątecznych dni. Bardzo możliwe, że przy stole wigilijnym będzie trudno, bardzo możliwe, że święta nie będą łatwe, bardzo możliwe, że twoja sytuacja rodzinna, zawodowa, emocjonalna, miłosna, jakakolwiek inna, grzechowa no jest trudna. I moi drodzy Kościół nas dzisiaj wzywa, żebyśmy uwierzyli w to, że Bóg już działa, mimo że tego jeszcze nie widać. Na tym polega to dzisiejsze danie nam Zachariasza jako pewnego rodzaju kogoś, kto zapowiada to, co się wydarzy. Moi drodzy, w tym wszystkim, jakby myślę, że jest ważna jedna rzecz, że bardzo często my nie wierzymy w to, że Pan Bóg może, nie wierzymy w to, że niemożliwe się może dziać, nie wierzymy w to, że rzeczywiście może coś zacząć się zmieniać. Z tego prostego z powodu, że Pan Bóg często, że tak powiem, inaczej odpowiada na nasze oczekiwania. Zauważcie, że Zachariasz, kiedy usłyszał o tych narodzinach, w sensie o poczęciu swojego syna 9 miesięcy wcześniej, to pewnie miał takie poczucie. Ale to przecież już nie jest ten czas. Ja jestem stary, moja żona jest w podeszłym wieku. Jak ja mam, będąc kimś takim, wychowywać syna, małe dziecko teraz, skoro jestem już starcem, mam moją robotę w świątyni. Jakby po co to wszystko tak zmieniać? Otóż ta niewiara, moi drodzy, bierze się stąd, że my bardzo często jesteśmy tacy zastani w tych naszych po prostu kolejnych życia. Czy wierzysz w to, że kolejne życia, które się dzieją w Tobie, może od bardzo wielu lat? dzisiaj wieczorem mogą się odmienić. Czy wierzysz, że anioł, jeżeli dzisiaj przyjdzie i powie ci wszystko będzie inaczej, mało tego, powie ci będzie inaczej niż sobie wyobrażasz, to czy ty przyjmiesz to, co on ci powie? Kochani, jest we mnie takie przekonanie, bo sam tego doświadczałem tysiące razy w życiu, że my nie przyjmujemy łaski, bo chcemy innej, bo chcemy, żeby to inaczej się działo. Czytałem sobie dzisiaj trochę Waszych komentarzy pod ostatnim odcinkiem Nowendy Pompejańskiej, tam gdzie, no właśnie, zakończyliśmy i też pisaliście o wielu sprawach, dzieliliście się tą nowenną, też w ciągu ostatnich dni, kiedy Was tam prosiłem o różne podzielenia się tym, co Wam wyszło, co Wam nie wyszło i tak dalej. I kochani, bardzo wielu z Was, i to mnie, przyznam szczerze, bardzo cieszy, napisało takie coś, że co prawda moja intencja się jeszcze nie spełniła, albo dopiero zaczyna się spełniać, albo nie widzę w ogóle, żeby się spełniała, ale te 54 dni, tak pisało bardzo wielu z Was, już mnie przemieniły. Niekoniecznie moją intencję, ale mnie zaczęły przemieniać. I to jest dokładnie to. Moi kochani, Pan Bóg nie zawsze przyjdzie tam, gdzie my oczekujemy, że przyjdzie. Nie zawsze da takie rozwiązanie, jakie my oczekujemy, że da. Nie zawsze wysłucha w ten sposób, w jaki my oczekujemy, że wysłucha. I prawdziwa wiara, wiara, którą ma tutaj w tym hymnie Zachariasz, to jest wiara, która mówi: Boże, wierzę w Twoje dzieła i wierzę, że je przeprowadzisz najlepiej, jak tylko możesz, i chcę wziąć w tym udział, i chcę być częścią tego Twojego planu. A my, w związku z tym, że jesteśmy bardzo często zastani w tych naszych pomysłach, w tych naszych jedynych możliwych ścież ścieżkach życiowych i oczekujący jedynych możliwych rozwiązań, po prostu mijamy się z Bogiem. Dzisiejszej nocy Bóg pokaże, że wszystko może, bo stanie się człowiekiem. Dzisiejszej nocy Bóg zejdzie na ziemię po to, żeby być jednym z nas, po to, żeby doświadczyć tego wszystkiego, co my, żeby pokazać, można w tym. Zbudować niezwykłą ścieżkę człowieczeństwa, niezwykłą ścieżkę miłości, niezwykłą ścieżkę przebaczenia, niezwykłą ścieżkę uzdrowienia, niezwykłą ścieżkę uwolnienia, i tak dalej, i tak dalej. Czy wierzysz w to, czy nie zastygłeś, nie zastygłaś w swoich oczekiwaniach, spodziewaniach w tym, że już tak dawno nic się nie zmieniło i już nie dajesz w ogóle Bogu szansy, żeby tak się stało? Koni zapraszam Was dzisiaj. Zaśpiewajcie z Zachariaszem ten jego hymn. Zaśpiewajcie hymn, który jest po prostu niewiarygodnym dowodem wiary tego człowieka, który jeszcze nie widzi tego wszystkiego, o czym śpiewa, który nie doświadczył tego, o czym mówi, że się wydarzy, ale już w to wierzy. Te dziewięć miesięcy milczenia nauczyło go właśnie tego. Nauczyło go wiary. I ona jest nam najbardziej potrzebna, żeby wejść w te święta. Pomódlmy się. Panie Jezu, daj nam łaskę wiary. Ty nas sam obdasz tym, czego tak bardzo nam potrzeba, abyśmy mogli przyjąć Twoje przyjście. Daj nam łaskę wiary. Wzbudź w nas wiarę, umocnij w nas wiarę, rozwijaj w nas wiarę. Bez tej łaski wiesz, że nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego prosimy Cię, wzbudź w nas świętą łaskę wiary. Niech tak się stanie. Amen. Moi kochani, bardzo wam dziękuję za ten czas. To, było, to był wielki zaszczyt spotykać się z wami codziennie wieczorem. Dziękuję, że daliście mi taki przystęp do siebie, do waszych uszu, do waszej modlitwy, do waszych serc, do waszych domów, że mogłem z wami tak się spotykać. Dzisiaj w internetach tylko ten jeden odcinek, tylko tyle, żeby wam nie przeszkadzać tego niezwykłego wieczoru. Jutro, jeśli tylko będziecie mieli czas i chęć, zapraszam, będzie niedzielne kazanie, w sensie Bożonarodzeniowe kazanie i będzie też vlog. Myślę, że dosyć ważny. Jeżeli chcecie, zapraszam, spotkajmy się jutro. A dzisiaj dajcie wasze czoła, odsłoncie grzywki, zdejmijcie czapki, czy też cokolwiek tam innego macie i dajcie się błogosławić. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I duch święty. Amen. Dobrego dnia, dobrego świętowania, dobrej wigilii, dobrej pasterki, dobrych świąt. Z Bogiem do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś kiedyś. Miejcie się najlepiej. Pa!